Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian, a was, moi drodzy, zapraszam do kolejnego odcinka z House Flipper 2 i zrobiłem sobie elewację w kamieniu. W końcu mi się udało też zrobić, podmienić te... Kurczę, jak to się znowu nazywało, nie? Te zamykania dla okien. A wypadł mi całkowicie z głowy. A zobaczcie, co sobie tutaj zrobiłem. Tutaj sobie walnąłem czarny granit, nie? Czarny marmur, świecący marmur. Nie pytajcie mnie, jak udało mi się podmienić tam te wszystkie elementy na górze, bo to był jeden wielki dziwaczny wyczyn. Nie jest tak fajnie jak w jedynce, gdzie malujemy całą elewację od razu. Tutaj dosłownie, tak jak w pomieszczeniu wewnętrznym, robiliśmy to po kafelku, żeby tam, inaczej, z tej pozycji dosięgałem tylko do tej pozycji, nie? Do tego miejsca mniej więcej. Tamta końcówka, to już musiałem kombinować cokolwiek, by być wyżej i tam sięgnąć. A już nie mówcie serio, tu żeby się dostać, to była czarna magia. Dobrze, moi drodzy, no i na dobrą sprawę to mi została już tylko podłoga, znaczy podłoga, ogród, nie? No ale w ogród to ja nie wiem, co tu zrobię. Szkoda, że nie ma opcji jak właśnie w jedynce, że można było trawę skosić. Ale pozbądźmy się może tego, bo mi to tu przeszkadza. Świetnie. A my, moi drodzy, zróbmy sobie jakąś misję dzisiaj jeszcze. Także dom jest praktycznie gotowy. No i faktycznie tylko ogród został. No tu chyba są wywale, cokolwiek tu wykombinuję. Pomyślę jeszcze. A dzisiaj zobaczmy. Co my tu mamy? Jeszcze mamy jedną misję w Carafruit. Okej, okay, niech będzie. Jaden Wright. Przygotowanie planu zdjęciowego. Cześć. Jestem studentem filmówki i muszę zrobić krótki film na zaliczenie. Mam już na oku idealną miejscówkę, zniszczoną chatkę w głębi lasu. Super klimatyczną. Problem w tym, że teraz ten klimat sugeruje jakieś koszmarne lub nadprzyrodzone wydarzenia, a nie jest to kierunek, który mnie interesuje. Straszna sztampa, rozumiesz? Nie wiem jeszcze, jaki obrać w zamian, ale wierzę, że Wena do mnie wróci. Co jednak wiem na pewno, to, że chatka wymaga remontu. Do zrobienia są małe, proste rzeczy, jak naprawa dziur w ścianach, wyniesienie śmieci, kupno mebli. Może machnięcie farbą na świeżo? Ufam twojej ocenie sytuacji. Miłego dnia. Jaden Wright. Okej, okay. Ogarniemy. Faktycznie domek w głębi lasu, nie? Znowu ten piękny dojazd. Nie, powiem. Okej, okay, ktoś chyba nie chciał, żeby ktoś wyszedł z tego domu, nie? To może ja tam nie wchodzę lepiej, co? Jak tu jest zabarykadowane, to ja tam chyba nie chcę wchodzić. Moi drodzy, to jest fajna sprawa. To ładnie wygląda na domach, nie? Ale teraz sobie wyobraźcie, co się dzieje pod tym liściowiem, nie? Pod tymi liściami. Ile tam się wilgoci zbiera. Jaki to ma wpływ na długożytność, powiedzmy, tego drewna i tak dalej, nie? Obym nie miał racji. Dobrze, to zacznijmy coś tutaj robić. Budżet mamy dość niski, widzę. Ale od czego my tu zaczynamy? Od sprzątania śmieci i tak dalej. Okej. Okay. Okej, okay, no to miodzio. To można posprzedawać. Tej kłody nie da się, szkoda. No, ale ktoś tutaj wchodził, nie? I kogoś zabarykadowali. Ktoś wychodzi? Nie, nie ma nikogo. O, całe szczęście. Dobrze, co my tutaj... O, też mają ładnego miejsca na grilla, ale te becz... A to jest ciekawe. Zobaczcie, leżą dwa hamburgery i nikt ich jeszcze nie wszamał. Co to jest za las? Tu nie ma zwierzęta dookoła? To już dziwne, nie? Co my tu mamy do porobienia? Ja się po kolei. W sumie gra nam i tak potem powie co i jak jeszcze, nie? Nie no, te drzwi też wymagają remontu, nie? Okej. Okay. Miodzio. O, mamy punkt ulepszeń w kategorii mycie. To może od razu to sobie ogarnijmy. Gdzie my tu, koleżko, jesteśmy? Ostatni punkt. Spray błyskawiczny. Spray do mycia. No i bardzo ładnie, bo ten delay troszkę mnie irytował. Teraz można pstryk, pstryk, pstryk. Bardzo ładnie. Pstryk, pstryk. Świetnie, od razu lepiej. Spray troszkę przyspiesza działanie, nie? Nie jest to może jakoś super mocno widoczne, ale tam minimalna różnica jest.
Gdybym miał strzelać, to powiedziałbym może 40%, 50%, może 30%. Nie wiem, trudno powiedzieć. Bez strzału, na dobrą sprawę. Czy to jest to? Tak, to są śmieci wszystko. No nieźle, nieźle, nieźle. Co my... A, czekajcie, bo tu coś jeszcze jest do ogarnięcia. Co jest zadanie jeszcze? Zbuduj. Tak, to on będzie mówił chyba o tej kwestii, co nie? Tak mi się wydaje. Zabierz te śmieci, jak już tu jesteś. No ale bez takich rzeczy. Jest tu kosz? Jest kosz. Podziękował. Zamknij. Bo muchy się zlecą, nie? Zbuduj, tak. No dobrze. O, przepraszam. Zadziała to tak? Nie zadziała to tak? Tak zadziała. No dobrze, to po kawałku będziemy robić w takim razie. Cyk. Panie, że on to robi z cegły, nie? Na z pustaka w sumie. To powinno być z drzewa. Kwestia potem pomalowania, nie? Odpowiedniego. Nie ma tego oszukiwać w takich grach. Okej, okay. No i jeszcze mała dziurka została. Ale z tego co widzę, to jeszcze nie jest wszystko, bo on jeszcze mowa ma o jakiejś dziurze. Jeszcze gdzieś czegoś brakuje, chyba że o te deski tutaj mowa. Chyba tak. Okej. Okay. Pięknie ci to wyszło, muszę powiedzieć. Okej. Okay. Świetnie, jedno ogarnięte. Co jeszcze? Wykończ powierzchnię. Ciekawe, czy to będzie to samo. Powinno być przynajmniej, nie? Cyk. No jak ładnie gra dopasowała. No dziękuję bardzo. Mowa. Przedajmy to. Ach, czasem te wychodzenie z tego menu jest troszkę czasem irytujące. Cyk. Tutaj mamy wszystko, tak? Wszystko na tej powierzchni, a tutaj jeszcze czegoś pewnie brakuje. No tak, jeszcze ciebie brakuje. To od razu machniemy od tyłu. Pięknie. Tyk. No i właśnie, i czymś takim musiałem pokryć cały swój dom, nie? To nie było łatwe zadanie. Okej. Okay. No, od razu lepiej. Sprzedaj to od razu. Cyk. Chyba już nie będzie potrzebne, nie? A tym bardziej on płaci, nie ja. Wyłącz to, przepraszam cię najmocniej. O, teraz. O. Hey, Jaden here. I finally know what my movie's gonna be about, and I couldn't wait to tell you. Just listen. It's going to be a silent piece honoring the simple life. Imagine long, static shots capturing the most mundane activities. Nobody would expect it from a movie set in a forest cabin, am I right? So your crucial task is making it look inhabited. The last time I was there, only a ghost would consider moving in, and that was like years ago. No właśnie. Nawet duch zastanowiłby się dwa razy, no właśnie. Otóż to. I hope the repairs won't go over my budget. I was thinking about doing it all myself, you know, but I couldn't find time between all the other projects and exams. Now, you're my only hope, since it looks like no one else is planning to do anything about it. Rozumiem, dom będzie gotowy. Oh, thanks. That means I'll have at least one thing I need to make my movie. There's also the camera, maybe some lights, a mic to record the forest sounds. Oh. And of course, the script. I should get to work on it actually. Thanks again for your help. See ya! No na razie. Coś tu postaramy się, kolego. O, tu jest piwnica? Nie, to ja tam nie wchodzę. Nie, 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 nie. To się bawcie sami. Żeby tam wejść, to muszę się napić to porządnie. Może powycierajmy. Teraz możemy pstrykać, nie? Co chwilę. Okej. Okay. Jak tam okna? Też, okej. Okay. Brawo. Troszkę lepiej wygląda niż ten zalany ostatnio, nie? Coś leży na ziemi. Teraz się tym zajmiemy. Tylko machniemy te dwa okna. Cyk. Prawie cyk.
Jeśli cyk. Okej. Okay. Jeszcze jakieś okna? Pewnie wszystkie, nie? Otóż to. O, tu coś nie wyszło, nie? Zaraz to zniszczymy. Okej. Okay. I zostały same planki. Dobra, to nikogo nie ma, nie? To może się tam odważy zejść. Okej. Okay. Jeszcze jest 39 plam. Dobre pytanie. To są, a, to są jeszcze, ok. Oho, ho, 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 ho. Ok. Nawet blat, nawet tu w środku, ja cię kręcę, no. Jeszcze gdzieś 9 plam. No zaraz użyjemy, o. Jeszcze jest śmieć, widzę. Zaraz naszego super zmysłu użyjemy. To jeszcze brakuje 3. Szukaj, szukaj. O kurczę. Dobrze. Musielibyśmy to zniszczyć, bo to mi się nie podoba, nie? Brawo. Od razu lepiej. Gdzieś tu jeszcze śmieć widziałem. Cyk. Jeszcze 2 śmiecie gdzieś. I... Nie no, lacie są na sprzedaż akurat. Tu to... Nie. Gdzie? Halo? Co to jest? Okej, okay, nie widziałem tego na dobrą sprawę. Dobrze, co teraz, moi drodzy? Wieszak, telewizor. Aha, sprzeda jeszcze. Okej. Okay. Proszę bardzo. Cyk i cyk. Teraz tak, tu jeszcze jest mowa o budowaniu. Co oni tu chcą jeszcze budować? Przecież jest gotowe. Czy ja czegoś nie widzę? Aha, przepraszam. Ściana, podłoga, znaczy się. Zapomniałem o niej. Gdzie to znowu było? Nie tutaj. Buduj. No właśnie. Głupia. Tyk. O, chyba to dużo. Jak będziemy na dole, to zniszczymy. Teraz tak. No nie, to na koniec. Pierw panele. A później te panele. Tyk. No jak ładnie dopasowane, nie? Ty. Brawo, my. Nie, nie chcemy jeszcze kończyć. Zapomnij o tym. Chcemy to sprzedać po prostu. A potem się okażą dole być jeszcze potrzebne, nie? No tak, norma u mnie. Teraz tak. Łóżko byście chcieli. W porządku. Wszędzie będzie źle. Ale już niech będzie tutaj. Przy kominku. No bo tu znowu są drzwi, nie? Zaraz. Chociaż mieści się, nie? Pokażcie. Zmieści się. Brawo. Tam będzie biurko akurat. Proszę bardzo. Do biurka. Jedno krzesło. Okej. Nie to. Aha, przepraszam, bo tu jest jedna doniczka, nie? No właśnie, przypomniało mi się o tobie. Okej, okay, a to co to jest? No, nie doniczka. Stół do kuchni, proszę bardzo. Do tego 3 krzesła. Jedno. Drugie. I trzecie. No prawie nawet równo wyszło. Prawie, nie? Jeden punkt, tak, o. Troszkę lepiej. I do tego fotel, aby móc sobie przy kominku posiedzieć, nie?
To te biurko trochę jest w miejscu. A, już trudno się mówi. Tu, o. Będziemy blisko do szafki. No i powiedzmy, że... Powiedzmy, że nie podoba mi się tutaj. Prędzej tutaj. Wszystko. Zobaczmy, o co kaman w łazience. Poza sprzątaniem. Kurczę, pamiętam, miałem takie kurki za modu z tymi kropkami oznaczającymi kolory. Kurczę, to były czasy. Dosłownie identico, nie? To było też 30 lat temu. Mniej więcej. Jeszcze gdzieś jedna plama. Weźmy to okno jeszcze do zrobienia. Okej. Gdzie jest ta plamka, ja się pytam. Tu jest. Mamy cię. Co jeszcze? Sprzedaję. O, szoteczka do sprzedania. I co? Wszystko. Okej. No dobrze. 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 Niech będzie. To idziemy dalej. Nie no, domek ładny, nie? No dobrze, odważymy się tutaj wyjść. Halo? Nie ma nikogo? Nie ma nikogo, całe szczęście. Najpierw może śmieci. Przynajmniej coś będzie widać. I tak troszkę na ślepo byśmy działali z tym wycieraniem. O kurczę, dobrze. Cyk. Ciekawe, że tych drzwi nie chcę powymieniać, nie? Jeszcze jeden worek? Tak, muszę go wynieść, ok. Okej. Co? Zostało posprzątać jeszcze, powycierać, ale jeszcze gdzieś śmieci są. Tu są. Cyk. Jeszcze gdzieś? 14? Aha. Nie są śmieci. Też nie. Też nie. Też nie. O, o. I są, okej. Tak, gdzieś dwie plamy muszą być. Metodą prób i błędów może znajdziemy, nie? A, były dwie, są trzy. Są dwie. Zdanie brzmi... Jakim cudem tu jest przejście? Czy wy to widzicie? Czy ja to widzę? Co tu jest za bajzel? Czemu tu jest mur? No momento. W ogóle to musimy to zniszczyć. Od razu lepiej. Jak ja mam tam przejść? I gdzie są te śmieci? Okej, okay, je tu są. Okej. Okay. Gdzieś były jeszcze, no właśnie. I tu jest czysto. I tu jest też czysto. Ale patrzcie to. Tam dostępu do tego pokoju nie mamy. Znaczy moglibyśmy mieć, gdybyśmy się uparli, ale gra nam o tego nic nie mówi. Ale ja tam jestem uparty, nie? Co tu się powydarzało? Dlaczego te grzejniki tutaj leżą? Te kaloryfery wszystkie? Te mus. Okej. Okay. Michael Bennell. Bennett, tak? Hard warning radiance. Wszystko dotyczące tych radiatorów, nie? Grzejników. Stars is heaven. Okej. Okay. Tutaj nic. Dobrze. Zabijemy to z powrotem. Mnie tutaj nie było, nic nie widziałem, wy też nie. Tyk. Tak było, dziękuję. Zamknięte, idziemy stąd. Bo ta miejscówka bardzo śmierdzi, nie? A jeszcze on tu chce jakiś horror kręcić, czy nie wiadomo co. Nie no, okej. Ważne, że moi drodzy, ogarnięte. 9000 prawie na konto wpada. No miło. Zawsze to coś.
Dobrze, a więc to była dość szybka misja, także ja się cieszę bardzo. W kolejnym odcinku ja tu postaram się zrobić coś z tym ogrodem. Może to się ładnie świeci. Może mi się coś uda ogarnąć. Masakra. Dobrze, także dziękuję wam serdecznie za trwanie do końca. Się spodobało, skorzystacie 4 razy za. Zasubskrybuj, za lajkuj, zapisz komentarz i zawitaj ponownie. Trzymajcie się zdrowo. Do następnego. Hej!